Siema, ja jestem Dawid, a to jest 10 ciekawostek o The Elder Scrolls V Skyrim. Zapraszam do oglądania. Numer 1. Zastanawialiście się, skąd pochodzą giganci? Pewnie myśleliście, że są oni po prostu tubylcami Tamriel, ale tak się składa, że giganci pochodzą z Atmory. Atmora to niezmierzony lodowy kontynent i z powodu obniżającej się tam temperatury giganci postanowili przenieść się do Tamriel. Numer 2. Mimo że większość ludzi tego nie zauważyła, w prologu, kiedy jedziemy do Helgen, po lewej stronie przebiegają dwa jelenie. Numer 3. W lokacji Czarna Przystań znajduje się wielka lampa. Kiedy krzykniemy na nią, zostanie obudzony smok Voltur Jarl, który po zbudzeniu ze snu nas zaatakuje. Miłej walki. Numer 4. YouTuber Meat and Squid przeszedł Skyrim używając jedynie widelca. Większość walki oczywiście przejmowali towarzysze. Numer 5. Ten sam YouTuber z poprzedniej pozycji, Meat and Squid, poszedł o krok dalej i przeszedł Skyrim używając tylko, teraz dla odmiany, pochodni. Najpierw podjął się wyzwania przejścia Skyrim widelcem, a potem pochodnią. Po mojemu powinien najpierw przejść pochodnią, a potem widelcem. Moim zdaniem jest łatwiej przejść Skyrim pochodnią niż widelcem. W końcu widelcem drogi nie oświetlisz. Rozumiecie, bo chodzi o to, że najpierw robisz łatwiejszą metodą, potem trudniejszą, nie? Numer 6. Czy chciałeś kiedyś sam pospacerować po Skyrim? Okazuje się, że jest to możliwe. Przedstawiam wam ukraiński Skyrim. To niedaleko Kijowa znajduje się Skyrim. Zapraszam do zwiedzania. Numer 7. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak została podjęta decyzja, że piąte The Elder Scrolls będzie się znajdować w Skyrim? Todd Howard, czyli jeden z głównych deweloperów, siedząc spojrzał na figurkę Conana Barbarzyńcy z dwoma toporami w dłoniach i powiedział Skyrim. Początkowo studio się zdziwiło, ludzie myśleli, że lodowa ojczyzna Nordów będzie nudna, jednak udało się im. Numer 8. Wiecie, że Polacy mają kompleks wschodu względem zachodu? Czyli, że Polacy podniecają się, jak nie wiem, kiedy w zagranicznym filmie pojawia się choćby polsko brzmiące nazwisko. I Skyrim od tego nie ucieknie. Wiecie, kto stworzył smoczą mowę w Skyrim? Tak, pan Adam Adamowicz, ilustrator Bethesdy polskiego pochodzenia. Niestety zmarł krótko po premierze gry. To on wymyślił, że smocze pismo ma wyglądać tak, jakby napisał je smok, okręcając pazurem. Jakby wyglądał Skyrim bez niego? I w Falloutie malczał palce, ale to nie dzisiaj. Numer 9. Pamiętacie swoje pierwsze questy z towarzyszami, prawda? Jeśli zdążycie dotrzeć do Białej Grani po śmierci Skiora, nim dotrze tam Alea, będziecie mogli każdego z osobna poinformować o jego śmierci. Numer 10. Gracze odkryli sposób na nieskończoną liczbę strzałów. Wystarczy, że aktywujecie perka na kradzież wyposażonych przedmiotów i podwiędzicie trenującemu strażnikowi jego strzały i podłożycie mu swoje o bardzo wysokiej jakości i od teraz możecie zbierać strzały, które wystrzeli. Ja osobiście tego patentu nigdy nie próbowałem, bo po prostu zawsze jakoś miałem dużo strzał i nie potrzebowałem więcej. Poza tym to trochę takie oszukiwanie. I tym akcentem, niczym bandyci, którzy dopiero co widzieli, jak zabijasz smoka, chcą od ciebie myto, kończymy ten odcinek. Ciekawostek mniej znanych o Skyrim na polskim YouTubie jest wiele, więc jeśli chcielibyście, to mogę zrobić jeszcze kilka filmików.